Moi drodzy, przyszedłem nad rzekę Ren, aby nakręcić w wolnym czasie filmik dla Was, pokazać Wam piękno urokliwych miejsc Duisburga. Na rzece tutaj mamy ogromny ruch, jeżeli chodzi o transport, mniejsze łodzie i właśnie proszę, tu następna. Taki transport, jeżeli chodzi o przemysł, ale i też turystyka. Też jakaś przyjemność dla siebie, bo jest dużo też stateczków wycieczkowych, może się pojawią. Oj, zderzą się. Nie. No, brakowali mi długo, byśmy byli świadkami katastrofy. Tego wodolocika to nakręcimy tutaj to wypło, no. Pięknie, sumie pięknie. Już po słońcu to gorzej. Ale niech sobie odpływa dalej. Dobrze. Tu już się zbliża kolejna barka, ale to później przejdziemy sobie tu nakręcimy. Naprawdę można tu odpocząć, w te miejsca przychodzę, w to miejsce tak z reguły tutaj odpocząć, posiedzieć, pomyśleć. Ostatnio chciałem nakręcić dla Was film, wyjmuję kamerę, a tutaj zero baterii. A dziś odwrotnie. Kamera naładowana, a komórka 5% baterii. Tak, są tutaj takie fajne kamieniste plaże pomiędzy tymi falochronami. Teraz wjadę tutaj, może z tej strony. Plaże. Ale dobrze, jeszcze nie widać, ale zaraz to plaże. O, tu mamy taki maść, przy którym ja jestem i tutaj właśnie, gdzie można super wejścia do wody, jeżeli chodzi o pływanie, nie ma najmniejszego problemu. Zobaczcie, jaki odcinek jest tutaj, aby spokojnie pływać od falochronu do falochronu, czyli jakby odtąd do tego kolejnego, który widzimy i tutaj. Mamy coś w rodzaju basenu. Takie baseny powtarzają się dosłownie co kilkadziesiąt metrów. Jeżeli chodzi o brzeg, proszę bardzo, zobaczcie. Woda już tam byłem, czyściutka, cieplutka. Ostatnio mamy tu bardzo ciepło. Masa drzew, tam właśnie takie płaskie przedpola, płaskie tereny, gdzie można spacerować, medytować, rozmieszczać tam kolejny most. Z drugiej strony drugi most. Transport ciężarowy właśnie przez ten most bardzo. Cały czas gdzieś tam tiri. Polacy na pewno nie jeden już ten most na Renie przekraczał. Nie tylko w czasie wojny. O, tutaj mamy kolejny interesujący obiekt. Panów. Ale szumno. Do pań z panem. Abyśmy sami zobaczymy. No, Wisła nasza jest piękna, też już czysta, ale niestety no, nie mamy tak rozwiniętej żeglugi na naszej Wiśle. Tutaj dosłownie nie ma chwili, aby nie było ruchu. Nie? Fajnie, bo korzystają. Nie? Korzystają z tego, co mają.
poszukałem, pani też poszukała. Zatrzymali się, może będą wodzili tutaj coś. No. Telefon na 5% baterii. No to nic. Za chwilę oddzwonimy. Proszę bardzo. Naprawdę urodki do miejsca. Naprawdę. Bardzo mi się tutaj podoba. To jest pewnie w odległościach, na zoomach tak tutaj się zbliżam. Także po tej stronie mamy jeden most rozpięty pomiędzy dwoma brzegami terenu. Tutaj to fajne, to właśnie przed pola, łąki, przed wałem. Tam z tyłu za jeszcze takimi drzewami mamy wał, nad wałem jest droga, na wale w sumie. Tam bardzo dużo rowerzystów, pieszych, gdzie spacerują. Ale tutaj te przedpola właśnie między terenem a wałem, tam gdzie są te już takie bardziej pokaźne drzewa, te całe park, to są wolne, są spokojne, są przestrzenne, płaskie i naprawdę jest gdzie spacerować, zwrócić uwagę. Jak tu widzicie, jestem sam, jest spokój, cisza. A tutaj właśnie mamy już ten drugi most, którym też zawsze jestem taki zaciekawiony. I muszę wam powiedzieć, że zwróciłem uwagę tutaj na trzy rzeczy, a mianowicie żegluga, gdzie cały czas coś nam wypływa. Transport ciężarowy, no dzisiaj może mniejszy, niedziela, na obu mostach. Często jest tak, że nie mam chwili, tir za tirem, cały czas ciągną samochody z towarami w jedną, drugą stronę. No i trzecia sprawa to samoloty. Raz, że pasażerskie tu gdzieś się krzyżują, ale dużo małych samolotów, dużo jakichś prywatnych awionetek, dużo też wojskowych. Być może jest tu jakaś baza wojskowa i te trzy rzeczy. To mnie tak fascynuje, że właśnie będę nagrywał też te samoloty niedługo, które bardzo nisko gdzieś przylatują i nieraz nie zdążę uchwycić, nie zdążę zrobić zdjęcia. Jednego razu położę się specjalnie, będę tylko leżał i patrzył, kiedy nalatuje jakiś samolot. Fajnie. Troszkę nam się uspokoiło. Tutaj jeszcze zrobimy zbliżenie na most. I proszę. I powoli będziemy kończyli. Tu jeszcze robimy zbliżenie na lotę, na którym stoję. Jest też rodzaj takich główek nad Wisłą u nas. Tylko, że u nas te betonowe, zalane betonem, nie sprawdzają się. Tu są typowo kamienne. Gdzie jakby kamień z kamieniem zazębia się przy najgorszej fali, one nie są rozrzucane, one się trzymają. I tak to wygląda, w takim miejscu jestem. Dlatego te brzegi są takie dosyć mocne, nie są takie poszarpane jak na Wiśle. Także dziękuję wam za uwagę i zapraszam na wycieczkę do Duisburga. Ja tu pracuję, więc mam tę możliwość. Aby podwiedzać. O, tutaj już kolejny obiekt płynie. Już jakiś stateczek, jakaś wycieczka. Wczoraj miałem tu więcej, no ale niestety kamera nie działała. Odbiła pośpieszeństwa baterii. I tym miłym akcentem kończymy. Pozdrawiam was wszystkich, Robert.